Dzień dobry, witam ponownie na zajęciach tanecznych dla seniorów. Zaczynamy od rozgrzewki. Okay, stajemy sobie w pozycji równoległej. Tak, ustawiamy sobie stopy, przenosimy ciężar ciała lekko na przednią część. I podnosimy powolutku pięty do góry. Po 4 razy na każdą stopę. I druga noga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. I druga nóżka. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozkręcamy sobie teraz stopie. Powolutku w jedną stronę i przeciwnym kierunku. Od małego palca do dużego. Wyciągamy stopę z prostym kolanem do przodu, dotykamy dużym palcem, piętą, dużym palcem i wsuwamy stopę z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery. I rozluźnić troszkę nóżki. Próbujemy teraz złapać równowagę. Możemy stać z rękoma do boku albo oprzeć się po prostu tak na jakimś krzesełku. Albo złapać się za biodra. Chodzi o to, żeby utrzymać sylwetkę w równowadze. Kręcimy stopą. Cztery razy w jedną stronę, cztery razy w drugą stronę i druga. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Uginamy tylko i wyłącznie nogi w kolana. Tak, raz i dwa. I trzy i cztery. Okay. Dobrze. Spróbujmy teraz wejść, tak? Wejść na palce i opuścić jedną piętę. Hop, 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 hop. Staram się maksymalnie podnieść pięty. Jeżeli jest z tym jakiś problem, to leciutko tylko, tak? Tyle, żeby unieść nad ziemią i zrobić ten spacerek. Ok, troszkę szerzej stopy. Pobuwajmy biodra. I kółeczka. Dwa, trzy, cztery. Dobrze, spróbujmy zmniejszyć troszkę rozkrok. Ugiąć lekko nogi w kolanach, tak? I w tej pozycji przerzucać biodra z jednej strony na drugą. I teraz do przodu. Do tyłu.
do przodu, do tyłu. Rozluźnić nogi, otworzyć ręce i przeciągamy klatkę piersiową z jednej strony na drugą. Spróbujmy dołączyć sobie krąg. Składamy w ten sposób ręce tylko z tyłu, tak? I mocno się prostujemy. Okay, tak? Głowa do góry, czubek głowy ciągnie do góry, a my barkami i rękami ciągniemy mocno w dół. Otwieramy klatkę piersiową, tak? Jeszcze raz. Mocno, 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 mocno. I spokojnie, powoli się objąć. I jeszcze raz otworzyć ręce. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Opuszczamy łapki i czubkiem głowy teraz. Powolutku schodzimy do dołu. Zabieramy sobie kręgosłup. Powolutku. Jak już dochodzę do takiego momentu, że bardzo boli mnie pod kolanami, wtedy uginam kolanka, ale moja górna część ciała cały czas jest mocno rozluźniona. I powolutku od dolnej części kręgosłupa podnoszę się, zachowując cały czas rozluźnienie rąk i głowy. Ok, zróbmy to jeszcze raz powoli, zaczynamy od czubka głowy. Brzuch wciągnięty, mięśnie brzucha pracują, natomiast ręce, szyja są rozluźnione i wracamy. Hop.
Zróbmy sobie teraz taki kawałeczek. Zaczynając od ruchu ręki. Raz. Tak. Teraz będę robiła obrót. Ten obrót prowadzę razem z wyciągniętą ręką do boku. Hop. Hop. Na końcu ją zamykam. Okay. Jeszcze raz. Otwieram. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, uginam kolana. Trzy i cztery. Okej, jeszcze raz. Zrobimy to na dwie strony. Najpierw zaczynamy od lewej. Raz, obrót. Dwa, zamykam rękę. Trzy, cztery. Łokieć w dół. Raz. Dłoń w dół. Dwa. Uginam kolana. Podnoszę ręce. Prostuję kolana. Opuszczam ręce. I robię to jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem. Spróbujmy to samo zrobić w drugą stronę, tak? Czyli prawa ręka, raz, obrót w przeciwnym kierunku. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I zaczynam od lewej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i w przeciwnym kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, spróbuję sobie już kompletną muzyką. Do boku. Raz.
tak jakbym na niej stanęła i odbiła się od podłogi. O, teraz już zrobiłam za bardzo. Raz i wracam. Dwa i wracam. Tak? Jeszcze raz. Raz i wracam. Dwa i wracam. Razem z ręką. Ręka jest najprostsza na świecie, czyli razem z kierunkiem. Raz. Wracam. Raz. Wracam. Tak? Raz. Wracam. Raz. Wracam. Dobra, troszkę szybciej, ale połączymy ten początek z tymi czterema krokami. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Odbijanki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, z muzyką dotąd robimy w szybszym tempie. Dzisiaj będzie dużo na taką koordynację
pracy, czyli jestem tak zamknięta. Jeżeli spróbujmy zrobić to dokładnie tak, żeby wszyscy mieli tak samo, tak? Czyli prawa ręka jest nad lewą. Okay? Prawa ręka jest nad lewą. I teraz lewa idzie dołem, a prawa idzie górą. Zamieniam miejscami, ale zamieniam tak, że teraz tu się miziam po brzuchu, a tutaj trzymam się za głowę. Okay? Jeszcze raz. Najważniejsze jest to, żeby je równo otworzyć, tak? Kreślimy kółeczko. I zróbcie z powrotem ten ruch. Hop, tak? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Dobrze. Tu, kura, 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 kura. Hop. Okay. Od początku do. Lekcji będziemy to wszystko powtarzać i pewnie jeszcze uzupełniać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.